Widzowie, zobaczymy, czy zostawicie łapeczkę do góry dla Uloksika, zanim ja zrobię 5 koków. Będzie to moja rozgrzewka. Uwaga. 1, 2, 3, 4 i 5. No, mam nadzieję, że już do tego momentu będzie 300 łapek. I dzisiaj będzie wielki dzień, ponieważ, posłuchajcie, mój stary, ten tricky, licky, slicky i tak dalej. Tricky, wiadomo, gdyby co, widzowie, ja muszę tak trollować nadal tym głosem dzieciaka, bo on stoi, zobaczcie, gdzieś w tamtym miejscu, no, idzie do mnie. No, dzisiaj mój tata spotka się z moim przyjacielem, gumbalem, złym gumbale. No to, widzowie, to nie jest mój przyjaciel, ja jestem ciekawy, jak on zarabia, bo wczoraj go, oni się wczoraj nie spotkali, tak? Ja tylko spotkałem tą postać, bo ojciec, znaczy Tricky po prostu, Minecraftowy, gdzieś uciekł i poszedł sobie, zostawił mnie, powiedział, że musi coś ogarnąć i tak dalej, więc ja postanowiłem, że namówię go dzisiaj i dla was zrobimy to spotkanie. Serio, nie wiem, jak te postacie na siebie zareagują. Jak jesteście ciekawi, oglądajcie film do końca, zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, tu się znajduje czerwony przycisk od suba, wbijamy 150 tysięcy, na 150 tysięcy subskrypcji nagram odcinek z widzem albo z widzką kanału, więc zasubskrybujcie koniecznie mój kanał i na środku ekranu wam pokazuję ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Chcecie się pojawić, to obserwujcie mój Instagram, link w opisie. Widzowie, też do sklepu was zapraszam, nie mam tu przy sobie kubeczka, ale możecie kupić mój kubeczek wchodząc w pierwszy link w opisie i teraz jak kupicie, to macie szansę się ze mną spotkać. Ci losiowe ziom, no siema, stary, ty kijaku, znaczy ty kochany tatusiu, to ci losiowe ziom, co ci tu kwiateczki stawiasz? To mamusia dzisiaj przyjdzie na landkę, jak cioci, no co, no nie, no nieważne, tata. Zobaczcie, jaki romantyk, tata, a flachę wina masz dla mamusi? Bo iż tu byś musiał zrobić kwiatki mamy? O, no co, no tata, no, ja już jestem loś przykany w takie rzeczy. Mleko? A da, to daj flachę, tata. Tata, dawaj flachę. Bo dostaniesz piel... Dostaniesz... No, no, pobijem, pobawimy się, tata. Nic nie mówiłem. Okej, okay, gul, widzowie, ja sobie często lubię jeść mleko, pić mleko, jeść złote jabłuszka. Tata, dobra, jesteś gotowy? Idziemy się spotkać z kumplem moim fajnym, zobaczysz go. Tata, tylko jakby co to uważaj i broń mnie, bo on niekiedy mu się coś wełbie, mu się poprzeć stawia i mnie bije. A tak to się lubimy. Hehe, co napisał? Powiem pani nauczycielce i mamie. Jak pani uważaj na słowa? No pani nauczycielcie? No co, ja do szkoły pójdę, tata, niedługo? Czemu? A po co do szkoły? A kto będzie nauczycielem? Może Baldi będzie uczył? Baldi będzie uczył, może? Już niedługo. Mam, widzowie, w skrócie, mam przelombane. Do szkoły będę musiał iść. A wakacje dopiero co były, się skończyły. Dobra, tata, nie mamy czasu. Albo nie, czekaj, tata. Czekaj, czekaj, bo mój kolega, on jest tylko wieczorami, w nocy. Tato, splawisz, żeby była noc? Włączysz, ja wiem, że ty umiesz, tata. Ślub noc, proszę. Potrzebujemy ciemno, żeby było. A ty nie możesz, ale... No i co? O, dziękuję, tata. Jesteś za mały. Tata, noc jeść, to ty zrobiłeś? Zobacz. Jak muszę, musimy iść wieczorem, bo on tylko wieczorami się pojawia. Jak trzymaj, tata, 31 światełek, tak? Ale uważaj, dobra, no to chodź za mną, tata, ja obiolę się. O, w ogóle to świecidełko, ta zapalniczka jest w moim wzroście. Dobra, chodź, idziemy. Sztaly, dawaj za mną, nie ma czasu. Wszystko macie, powiem, co żeś powiewijał. Nie, żartuję. Chodź, chodź, bo mój, no co tak klęcisz głową? Bo mój kolega to nie będzie czekał. Tata, a mogę się tatuaż zrobić? Tatuaż bym się zrobił. A po tym spotkaniu to pójdziemy do klubu na kobitki, ja ci pokażę, jak to się robi. Uj, ci dobrze. Na tyłku się ślub. O, na tyłku? Nie, bo ja się mały jestem, cały, żeby lobić na tyłku. Dobra, idziemy, tata, chodź. Nie ma... Jezu! Tata, zobacz! Widzisz? To on! Tylko nie prześlasz się jego czerwonych oczu. No to? To jest gumbal. Gumbal. Pada deszczyk, tata, jeszcze. Loś padało się, cholera. A zapowiadali słońce, tata. A, bo zawsze w tej telewizji to tak gadają, że będzie ładnie. Ale jak to czerwony? No normalnie, zobacz. O, jest. Tata, uważaj, bo ja zapomniałem ci powiedzieć najważniejszego. On mnie nie lubi i ja go też nie lubię, tata, przepraszam, skłamałem, my się nie lubimy, ale byłem ciekawy. Wlaczamy do domu. Nie, tata, nie możemy wlaczać do domu, musi się z nim spotkać. Tata, on podchodzi, czekaj, ja go, a ty masz ty, tata, weź go,
weź go, bo mnie bije. Ucieka! Odsunął się trochę. Zobaczymy, co ten, co będzie. Mój stary widzi się z gumbalem. Zostaw mojego syna. O, tata, on nie umie czytać. Zrób mu coś. Zrób. Śnieżką rzucił, tata. Nie daj flajelowi tak. Widzicie? Dobrze, tata. Tata. Kliki. Co tu się dzieje w tym spotkaniu? Jest grubo. Ja muszę... Tato, uważaj na siebie. Tato. Tylko mój gumbalu kupi... Nie zrób nic mojemu stalemu. Jak ja macie się wytłumaczyć. Nie uciekaj, nie czorty. Ała. Ała. Tata, uważaj. Uważaj. Ja... Co jesz? Tata, czy cofamy się? Czy co robimy? Śnieżkami nawala. Śnieżkami. A może jakiś... O nie, zły. Ta, wróćmy może na chwilę, wróćmy. Tata, czekaj, zostawmy. On tam na pewno będzie czekał. O, uszczelasz łuku chyba. Uszczelasz łuku, albo to inne złe stworzenie. Tata, w oko dostałeś. Nic ci nie stało? Masz ciało w oku. Prosto w oku. Oła, dostałem w nogę. Będę miał złamaną pewnie. Będę miał złamaną nogę. To co napisałeś? Boli? Ła. Wyciągnij, nie wiem jak ci wyciągnąć. Czekaj, może ci walnę w to oko jeszcze. Czekaj, tata. Czekaj, cześć. O, tata. Lepiej? Nie lepiej. Nie umiem. Nie umiem, tata. Ja nie wiem, co jest glane. A jeśli się mała, to już pisałeś, tata. Ja mam pomysł. Potrzebujemy takie bum bum. Czy ty możesz mnie nie bić? Tak, już nie będę cię, przepraszam. Słuchaj, tal. Bum bum. TNT. Ja słyszałem o tym. Wyciągnij tego. Są takie luźne. Tu na tym świecie są luźne TNT, ale nie mam takiej mocy. A to, a nie stale. No dobra, stale. Słuchaj, TNT, boom, są takie luźne, teleporting. Mów ładnie. No dobra. Do matki, do mamy mówię ładnie. Tak, festiwe. Daj na, postaw na chwilę i odpal je. Zobaczysz, co się stanie. Sylwestren, podpal. O, przepraszam, nie chciałem tego zniszczyć. Teraz, podpalaj, tata. Podpalaj. I zobacz, co będzie. Jakie fajne kolorki. Tata, a ty jak masz wypić, jak już sobie gulniesz trochę więcej, to ty też takie kolorki widzisz przed oczami. Nie potrzeba ci takich fajerwek. Tata, co to jajeczka lecą? Co się dzieje? Jajeczka, bo ty wygadujesz. Uważaj na słowa. Tata, to podpal, no. Podpal jeszcze. O, przepraszam. Podpal, no. Ja teraz ucieknę. O, bo to może mnie dotknąć nawet. Ale nawala, nieźle. Czyli tata, chodź, odejdziemy kawałek. Zobaczymy tutaj. Chodź. Tata, gdzie jesteś? Bo idę do lasu jeszcze zobaczyć. Może on się prześlasi tego TNT. Co ty robisz? Przestań, stary. Nie stawiaj więcej TNT już. Chodź, idziemy do lasu, bo na niego trzeba postawić. Postaw mu tata tylko teleportnik, że trzy sztuki więcej nie stawiaj, ale na pewno nie ma szans, żeby on się prześlasił. Tata, zobacz! Co on nastawiał? Co to? Ja to rozwalę. Wow! Co to było? Ała. To bolało, tata. Co to jest? Widzisz? Ja. Szybko stawiaj mu. O, tata, śpierdzielamy, bo problemy będą. Problemy. Gdyby tylko matka widziała, co my robimy, to byśmy... Ja bym nie wysiedź w domu przez miesiąc. A ty byś piwa nie... wody nie zobaczył przez następne 2 miesiące. Oła, boi mi oko. Ja tu przepraszam, już musi minąć. Jakie kobiety. Aha, tu wszystko wcześniej pisałeś. Dobra, tata. To tyle. Widzowie, wy chyba zobaczyliście odpowiednią ilość spotkania. Nie wiem, co robić dalej. Napiszcie w propozycji na dole w komentarzu, jakie filmy chcecie następne. Ja wam dziękuję, żeś ojciec już wziął odcinek. Widzimy się jutro. Wbijajcie na drugi kanał do opisu. Tam wszystko macie. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dobranoc, bo ja idę spać. Jutro szkółka. Nie, do szkółki nie chodzę jeszcze. Ja pomniałem. Napiszcie w komentarzu, czy takie filmy wam się podobają, czy kontynuujemy dalej Auroxa jako dzieciaka. Dzięki, na razie.